Rosyjski węgiel coraz mocniej daje się we znaki polskim kopalniom i to nie tylko w kraju. Agencja Rozwoju Przemysłu alarmuje, że rosyjscy dostawcy rozpychają się również na innych europejskich rynkach, na przykład w Niemczech. To był jak dotąd najważniejszy kraj eksportowy dla polskiego węgla. Eksperci twierdzą, że Polska stopniowo traci ten rynek na rzecz właśnie taniego węgla ze wschodu. To kolejny argument za tym, żeby odważnie reformować polskie kopalnie, redukując koszty i zwiększając konkurencyjność polskiego węgla na zagranicznych rynkach.